Kandyduje pan z własnego komitetu wyborczego Forum Samorządowe 2010. Z jakim ugrupowaniem pan się utożsamia? To znaczy tak, ja utożsamiam się, już państwo wiedzą od lat, z prawą stroną sceny politycznej, ale nie jest to kwestia ważna w przypadku samorządu. Te podziały polityczne tutaj na lokalnym szczeblu nie są najważniejsze. Ważny jest człowiek, ważne są pomysły, konkretne działania. Oczywiście nigdy swoich sympatii politycznych nie ukrywałem i uważam, że nikt nie powinien ich ukrywać. No i mam nadzieję, że inni też nie będą swoich prawdziwych sympatii politycznych ukrywali, tylko z otwartą przyłbicą opowiedzą, z jakich ugrupowań startują. Zresztą to jest na kartach wyborczych. Ja jako jedyny kandydat na burmistrza jestem kandydatem bezpartyjnym. A programowo do jakiego ugrupowania panu najbliżej? Tak jak wspomniałem, ja jestem osobą, która opowiada się za wolnym rynkiem, za przedsiębiorczością z jednej strony, a z drugiej strony za silną rodziną, takim nowoczesnym patriotyzmem z drugiej. Czyli można mniej więcej określić mnie w ten sposób na scenie politycznej. Do niedawna był pan członkiem PiS, w tej chwili PiS ma swojego kandydata na burmistrza. Czy liczy pan na poparcie przez osoby z tego środowiska? Oczywiście, że liczę. Te osoby zresztą wyrażają swoje poparcie i do wszystkich osób z różnych partii politycznych kieruję swój program. Mam nadzieję, że rozstałem się tylko z szefem lokalnych struktur partii, a nie z wyborcami i wiele na to wskazuje. Dlaczego zdecydował się pan ubiegać o stanowisko burmistrza Przasnysza? Powodów było wiele. Jeden z nich to jest chęć działania, ale są też inne, jak na przykład wiele głosów osób młodych, które chciały, żeby coś zrobić dla miasta, żeby również młodzież zaaktywizować, młode osoby szczególnie zobaczyły, że można w Przasnyszu coś zmienić i, że tak powiem, bardzo mnie poparły w tych staraniach o fotel burmistrza miasta i w zasadzie również ta decyzja zależała od tego, że młodzi bardzo chcieli, żebym wystartował i zrealizował pewne zadania, które nie cierpią zwłoki. Wiadomo, że młodym najbardziej zależy na tym, żeby powstawały w Przasnyszu miejsca pracy i postaram się z całych sił, żeby tych młodych zatrzymać. Ma pan jakieś konkretne pomysły na to, aby zatrzymać młodych? No przede wszystkim, proszę państwa, pomysł, żeby zatrzymać młodych. Mnie by nie było w Przasnyszu i wielu z państwa, gdybyśmy nie znaleźli tutaj pracy. Dlatego główny pomysł to nie jest opowiadanie bajek czy inne inwestycje, jak tylko te, które służą tworzeniu miejsc pracy i ściąganiu tutaj do nas inwestorów. Każdy, kto znajdzie u nas pracę, oczywiście się u nas osiedli, założy rodzinę i będzie miał z czego żyć i będzie tutaj szczęśliwym mieszkańcem. Natomiast to jest główna bolączka naszego miasta, że jest mało, niestety mało miejsc pracy, gdzie ludzie mogliby spokojnie planować swoją przyszłość w naszym mieście. Jaki jest pana pomysł na nowoczesny Przasnysz? Nowoczesny, takie słowo może wybrałbym bardziej aktywne, bo my się tutaj kierujemy w naszym programie, naszego komitetu, słowem aktywny. Aktywny Przasnysz to Przasnysz taki, gdzie jest aktywna przedsiębiorczość, gdzie stawiamy na innowacje, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, aktywny pod względem społecznym, czyli rozwój organizacji społecznych, non-profit, aktywny również pod względem kulturalnym czy społecznym, tak jak wcześniej wspomniałem, czyli na przykład szeroka działalność Miejskiego Domu Kultury. Aktywny pod względem turystycznym Przasnysz, bo wbrew pozorom mamy też potencjał i w tej kwestii, w kwestii turystyki. Możemy zaoferować
aglomeracji warszawskiej, która znajduje się niedaleko. 3 miliony osób szuka spokoju, szuka ciekawych form spędzenia wolnego czasu i Przasnysz mógłby taką możliwość zaoferować. Aktywne spędzenie wolnego czasu w Przasnyszu lub też spokojne spędzenie wolnego czasu, zdrowa żywność w okolicach Przasnyszy. Czyli zamierza Pan promować Przasnysz w Polsce? Tak, wspólnymi siłami na pewno można osiągnąć sporo. Mówię wspólnymi siłami, bo na pewno trzeba by było zintegrować te działania promocyjne z innymi gminami naszego regionu, tak żeby wypromować Przasnysz jako produkt i Przasnysz i okolice oczywiście. Tutaj może być pomocne chociażby wioska Przaśnika i sam Przaśnik, którego taka koncepcja pojawiła się w naszym komitecie, aby wykorzystać tego Przaśnika legendarnego i zacząć promować tą postacią Przasnysz. Czasami te dziwne pomysły, które wydają się abstrakcyjne, mogą chwycić naprawdę, przysparzają wielu turystów takim lokalnym, małym miejscowościom i Przasnysz wydaje mi się, że miałby taki potencjał. Jak ocenia Pan dotychczasową pracę władz miasta? Co można było zrobić lepiej? To znaczy tak, no, dotychczasowa działalność władz miasta można postrzegać na wiele sposobów. Niektórzy widzą plusy, niektórzy minusy. Z pewnością nie była to kadencja, gdzie się nic nie robiło. Natomiast można było zrobić dużo, dużo więcej. Część rzeczy zaprzepaszczono, o czym wspominał już też chociażby jeden z kandydatów, pan Leszek Dęby, o Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest to fatalny krok obecnej kadencji. Zaniedbanie inwestycji w młodzież, na młodzieżowych radach powiatu również była o tym mowa, gdzie pan burmistrz sam zresztą przyznał, no faktycznie nic nie zrobiłem dla młodych, ale jeszcze przyjdą lepsze czasy. No miejmy nadzieję, że takie przyjdą. Oczywiście należy też pochwalić chociażby dwa projekty, które przygotowała pani wiceburmistrz i te projekty jak najbardziej trzeba dokończyć i kontynuować. Czy w przypadku pańskiej wygranej będzie rewolucja personalna w Urzędzie Miasta? Oczywiście nie będzie, chociaż czasami zmiany są konieczne, ale na pewno nie. Nie rewolucja. Jak ocenia Pan swoich kontrkandydatów? Który wydaje się być najgroźniejszym przeciwnikiem? Najgroźniejszy, proszę Państwa, to my jesteśmy sami dla siebie. Czyli Bieńkowski dla Bieńkowskiego, Trochimiuk dla Trochimiuka i tak dalej, i tak dalej. Więc tak bym to ocenił żartobliwie. Czy chciałby Pan coś dodać na koniec? Szanowni Państwo, 21 listopada czekają nas wybory. Możecie Państwo postawić na nowy komitet, który pojawił się w naszym mieście, w naszym powiecie. Liczę, że dzięki Państwa głosom, poparciu możemy zmienić Przasnysz, możemy zmienić nasz powiat na lepsze. Pan Krzysztof Bieńkowski, Forum Samorządowe 2010, kandydat na burmistrza Przasnysza. Dziękuję. Dziękuję również.